Borówka czarna, zwana też czarną jagodą lub w skrócie borówką, znalazła zastosowanie w medycynie. Początek jej stosowania to okres II wojny światowej. Wtedy to piloci brytyjskich sił powietrznych w nocnych misjach zjadali słoik borówek, dżemu konkretnie z borówek, w trakcie takiej misji. I uważali, że widzą w nocy lepiej niż bez tych borówek. Czy borówka działa, czy nie? Kontrowersje trwają do tej pory. Jeden ze znanych naukowców kanadyjskich powiedział do swoich oponentów: wy możecie nie jeść borówek, ale ja zjadam filiżankę borówek każdego dnia. Zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie. Jak już wspomniałem, piloci RAF-u twierdzili, że borówka poprawia ich widzenie nocne. Naukowcy zaczęli badać zatem ten owoc i okazało się, że rzeczywiście wpływa ona antyoksydacyjnie, poprawia ukrwienie w siatkówce oka. Siatkówka oka to taka błona, która znajduje się na wewnętrznej stronie gałki ocznej i ona odpowiada za pobór wrażeń wzrokowych. Ale okazało się również to, iż działa ta borówka czarna na korę potyliczną, czyli tą znajdującą się z tyłu naszej głowy. Ta kora potyliczna mózgu odpowiada za analizę obrazów, które docierają z siatkówki. I działa ta, zatem borówka działa nie tylko na oczy, ale może przede wszystkim działa na mózg. I to nie tylko na korę potyliczną, ale też na inne obszary. Dowiedziano tego w innym badaniu. W tym badaniu podano osobom po 70 roku życia dwie szklanki soku z borówek dziennie. Po 2 miesiącach takiego spożywania osoby te wykonały testy pamięciowe. I w tych testach pamięciowych okazało się, że pamiętają lepiej, czyli poprawiła się pamięć po spożywaniu soku z czarnych jagód. Czarne jagody są bardzo bogate w antocyjany. I w innym badaniu, bardzo dużym, bo na 50 tysiącach osób, dowiedziono, że antocyjany, którym jednym z najlepszych źródeł jest właśnie czarna borówka, działają neuroochronnie. Osoby, które zjadały w swojej diecie dużo antocyjanów, rzadziej o 40% zapadały na chorobę Parkinsona, czyli bardzo częstą chorobę neurodegradacyjną. Zastanówmy się, co dobrego może borówka czarna zrobić w naszym oku? Zadziała ona przede wszystkim na siatkówkę oka, poprawi jej ukrwienie, będzie zapobiegać rozszczelnieniu się naczyń krwionośnych, a przez to będzie zapobiegać mikrokrwotokom, które mogą zdarzyć się w przypadku nadciśnienia, cukrzycy bądź miażdżycy. Dodatkowo działa ona także pozytywnie na przednią część oka, w której znajduje się soczewka. W soczewce z wiekiem dochodzi do zmętnienia. Ono zwykło się nazywać zaćmą bądź kataraktą. Jako że borówka czarna jest źródłem bardzo silnych antyoksydantów, a zatem hamując proces oksydacji, będzie ona przeciwdziałała rozwojowi zaćmy. Kto zatem powinien zażywać borówkę? Powinny to robić osoby, które pracują w złych warunkach oświetleniowych, czyli na przykład kierowcy, którzy jeżdżą nocami po naszych drogach, ale także osoby, które pracują przy ekranie komputera. Z drugiej strony borówkę powinni zażywać ci, którzy pracują w dużym słońcu albo w tym słońcu przebywają dobrowolnie, na przykład opalają się. Jak Państwo wiecie, słońce sprzyja starzeniu się skóry, dlatego że pobudza ona stres oksydacyjny. Pobudzenie stresu oksydacyjnego, czyli zwiększenie ilości wolnych rodników w skórze, przyspiesza jej starzenie. Gdy zastosujemy silny antyoksydant, jakim bez wątpienia jest borówka czarna, wtedy uzyskamy efekt hamowania tego procesu wolnorodnikowego.
Kolejną grupą, która powinna zażywać borówki czarnej, to osoby chore na choroby nowotworowe lub nimi zagrożone. Borówka hamuje stres oksydacyjny, zmniejsza ilość wolnych rodników, a więc jest przeznaczona dla osób, które na te ciężkie choroby chorują. No i oczywiście grupa ostatnia to wszystkie te osoby, które mają zagrożenie uszkodzeniem siatkówki oka bądź soczewki oka przez miażdżycę, cukrzycę bądź też nadciśnienie. W okresie zbiorów borówki czarnej, może to być borówka amerykańska na przykład, dobrze się nią zaopatrzyć, zrobić z niej sobie dżem, powidła, nie wiem, sok, cokolwiek, aby ją mieć w domu, bo może ona się nam przydać i to w najmniej spodziewanym momencie. Otóż nie działa ona jedynie na oczy i na korę mózgową, czy też na naczynia krwionośne. Działa ona także jako silny środek przeciwbiegunkowy i w pełni naturalny. Dlatego warto mieć gdzieś w szafce, w spiżarni właśnie taki koktajl borówkowy czy sok borówkowy, gdyby przyszła pora na to, żeby go zażyć. Owoce umyte i przebrane z liści wsypujemy do małych słoików, tak żeby sięgały pod szyjkę. Dodajemy cukier, jedną łyżkę na słoik. Wlewamy tyle wody, żeby sięgała do szyjki. Zakręcamy szczelnie, wkładamy do garnka i zalewamy zimną wodą do 3/4 ich wysokości. Pasteryzujemy od chwili zagotowania 15 do 20 minut. Jak Państwo już pewnie wiecie z innych odcinków, w ziołolecznictwie najlepsze są mieszanki, czyli połączenia różnych produktów ze sobą, różnych surowców ze sobą. I w tym przypadku również można łączyć borówkę z innymi surowcami. Z czym łączyć borówkę w przypadku chorób oczu? No, znakomicie nadają się do połączenia z ekstraktem z borówki czarnej luteina i zaaksantyna. To są karotenoidy, które najlepiej pozyskać z naturalnych źródeł. Więc połączenie na przykład ekstraktu z borówki czarnej w przypadku chorób oczu z ekstraktem z kwiatu aksamitki, która ma piękny żółto-pomarańczowy kolor. Takie połączenie jest w pełni naturalne i bardzo dobrze służy naszym oczom, zwłaszcza jednej newralgicznym miejscu tego oka. Otóż mamy z tyłu naszej gałki ocznej na siatkówce taką plamkę, zwaną plamką żółtą. I ta plamka żółta niestety może ulec uszkodzeniu poprzez to, że barwnik, który ją pokrywa, z wiekiem ulega zniszczeniu. Tyczy się to zwłaszcza kobiet o kolorze włosów blond i o błękitnych oczach. Choroba ta nazywa się zwyrodnieniem siatkówki związanym z wiekiem, w skrócie AMD. AMD to przykład choroby, której łączymy medycynę tradycyjną, taką akademicką, z naturalną, czyli uzyskujemy medycynę komplementarną. Lekarze, okuliści w przypadku AMD, jak może w żadnym innym przypadku, bardzo, ale to bardzo zalecają i możemy tego spotkać w literaturze naukowej, zalecają stosowanie właśnie ekstraktów z aksamitki bogatych w luteinę, zaaksantynę, zalecają stosowanie borówki czarnej. Ale pamiętajcie Państwo, nasza telewizja, nasze programy mają za zadanie edukować Państwa, ale też chronić przed tym, żeby się nie zachorowali. Dlatego niezwykle łatwo można sobie zrobić test
zwany testem Amslera, w którym to teście jesteście w stanie wykryć, czy wasze oko jest zagrożone AMD, czy nie. Za chwilę na ekranie zobaczycie ten test i jego interpretację. Patrz na siatkę z odległości 30 cm. Jeżeli korzystasz z okularów, załóż je. Zasłoń oko, drugim patrz w centralny punkt siatki. Skoncentruj wzrok tylko i wyłącznie na środkowym punkcie. Oceń, czy wszystkie linie, które widzisz, pozostają liniami prostymi, czy kwadraty mają taki sam wymiar. Wykonaj test dla każdego oka oddzielnie. Jeżeli widzisz którekolwiek z zaburzeń siatki widocznych na rysunku, koniecznie zgłoś się do lekarza okulisty. Jeżeli chcemy wykorzystać działanie antyoksydacyjne borówki czarnej, dobrze on połączy z innymi jagodami, takimi jak na przykład żurawina czy też aronia. Bardzo silne antyoksydanty. Możemy także do tego preparatu dodać zielonej herbaty, dodać ekstraktu z imbiru, cynamonu. Wtedy uzyskamy prawdziwą bombę antyoksydacyjną. Borówka czarna jest ewidentnie owocem, jest produktem spożywczym, który możemy kupić sobie gdzieś na straganie, bądź też zaopatrzy się w niego w lesie. Ale działa ona, jak tego chyba dowiodłem, znakomicie terapeutycznie. Więc jest to typowy produkt, który ma prozdrowotne działanie, a jest, nawet lecznicze, a jest wręcz owocem. Nie mogę się powstrzymać. Od kilkunastu minut mam silny otok. Muszę to zrobić. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.